okulary fotochromowe? Te? Zaraz. Okulary to ten element bezpiecznej jazdy na rowerze, który warto posiadać. Na przestrzeni kilku ostatnich lat popularne stały się okulary fotochromowe, czyli takie, które się przyciemniają. Jedne firmy mają takie, które to przyciemnienie jest wydłużone w czasie, inne zaczęły kombinować z elektronicznym systemem, takim jak tutaj w okularach Rockbros. Moduł, który mam ze sobą, dostaliśmy od firmy Rockbros do testów, a właściwie dostała go Dominika, w związku z tym gdzieś sobie tutaj zaznaczę, że jest to filmik sponsorowany. Czy to fajny patent, czy nie, czy nam się przydał, czy nie, czy używamy, czy nie, to może za chwilę powiem. Najpierw może zajmiemy się samymi okularami od firmy Rockbros. Jakie one są, czym się charakteryzują i jak to wygląda. A więc, okulary Rockbros aktywowane są poprzez światłoczuły element na samym środku okularów, który w sekundę przyciemni nam szkła w okularach i zrobi to bez baterii. Fajne? Niefajne? Cóż, jedni sobie to bardzo chwalą, inni może już mniej. Natomiast w naszym przypadku, szczerze powiedziawszy, od momentu otrzymania tych okularów użyliśmy je może z dwa razy. Powód tego jest dość prosty. Okulary, naszym zdaniem, czy ten rodzaj fotochromu w okularach, naszym zdaniem jest troszeczkę chaotyczny. Przyciemnia się za szybko, za łatwo. Potrafi przyciemnić się na przykład patrząc w dół, jadąc na gravelu czy szosą, kiedy światło odbija się od asfaltu czy od chociażby białych linii namalowanych na asfalcie. Kiedy mogą być jeszcze problemy? W takim momencie jak teraz. Jesteśmy w lesie, jest dużo drzew i co za tym idzie, słońce, które pada na nasze okulary, może świecić bardzo nieregularnie. Co za tym idzie, okulary będą się przyciemniać, rozjaśniać. I nie za bardzo to pasuje, szczerze powiedziawszy, do jazdy w lesie. Na szosie przy otwartym terenie może być ok, chociaż tak jak już mówiłem, nie za bardzo nam przypadły do gustu. W związku z tym nawet ich nie używamy. Dodatkowo sam ten fotochrom jest, czy to przyciemnienie jest takie, powiedzmy to, nieregularne. U góry mamy i u dołu jaśniejszą wersję, natomiast sam środek jest troszeczkę bardziej przyciemniony, co też w pewnym stopniu męczy oczy. Dlatego nie za bardzo chcemy ich używać. W związku z tym zwykłe okulary fotochromowe, które przyciemniają się w 5, 10, 15 sekund, czy tam 30 sekund nawet, dla nas potrafią być lepszą opcją, czy są lepszą opcją i takich okularów fotochromowych używamy. Nie sprawują one wrażenia, że zaraz dostaniemy ataku padaczki fotogennej. W związku z tym wolimy tamtą wersję, troszeczkę delikatniejszą. Co by można było tutaj poprawić? Myślę, że szybkość reakcji. To by był dość duży plus, czyli nie w sekundę, czy tam w dwie sekundy, chociaż tutaj naprawdę dość szybko to działa i faktycznie może to się podobać. To może być taki efekt wow. Natomiast jeżeli byłyby to 3, 4 czy 5 sekund, takie gradacyjne, delikatne przejście z jasnego do ciemnego szkła, byłoby dużo lepiej. Człowiek by nie robił, czy nie miał wrażenia takiej chaotyczności. Nie wiem, czy ten światłoczuły tutaj punkt, element, nie wiem jak to nazwać, matryca, jest zbyt światłoczuła, bo mówię, to, że światło świeci, super, natomiast jeżeli się odbija od asfaltu, gdzieś od pasów, bo są białe i też tak potrafi mrugać, to nie do końca się sprawdza. Równość zaciemnienia, czyli mówimy tutaj o tym, że te światła są u dołu i u góry mniej jakby przyciemnione, a powinny być wyrównane względem środka. Generalnie okulary wtedy byłyby, myślę, ok, bo i są dość wygodne. Mam wrażenie, że też są takie dość zbudowane, wyprodukowane z takich nie najgorszych materiałów. Sam koszt tych okularów to jest około 400 zł, więc czy to dużo, czy mało, to już musicie ocenić sami. Bywa różnie, jak na okulary fotochromowe załączane elektronicznie, czy tam powiedzmy elektronicznie, to nie jest tak źle. Jedyną wadą tych okularów, ale to bardziej do twarzy bym jakby porównywał, to jest ich po prostu budowa. Siedzą u nas bardzo wysoko, widocznie mamy dość wysoko nosy, więc nasze oczy są na samym dole praktycznie tych okularów, w związku z tym
Nie do końca się z nimi dogadujemy, jeżeli chodzi o wygląd, ale to już mówię, kwestia gustu. Rockbusto też jest dość znana marka w świecie rowerowym, produkująca różnego rodzaju akcesoria i osprzęt związany z rowerem, więc myślę, że same okulary posiadają chociażby ochronę UV-400, wszelkiego rodzaju certyfikaty potrzebne do tego, żeby sprzedawać je w Unii czy chociażby w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że z tym jakby nie ma problemu. Same okulary dość są takie giętkie. Mam wrażenie, że się nie rozpadną od razu przy pierwszej kraksie. Więc tutaj mały plusik za design czy za produkcję, projekt tych oksów, jeżeli chodzi o jakieś tam fizyczne cechy. No i przechodzimy do meritum, czyli czy polecamy te okulary dla rowerzystów. Dla nas one nie są fajne. Powiedziałbym, że my ich nie polecamy. Może komuś takie okulary, czy tego typu okulary się sprawdzą, u nas to nie działa tak, jak to byśmy chcieli. W związku z tym, cóż, będą leżeć na półce. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć, chociaż myślę, że wszystko z takich łopatologicznych rzeczy zostało powiedziane. My zawsze powtarzamy, że nie jesteśmy kanałem rowerowym, gdzie rozpisujemy jakieś testy, tabelki, Excele i tego typu sprawy. Rzeczy używamy, staramy się przynajmniej ich używać, jeżeli się sprawdzają i wtedy możemy wyciągnąć jakieś wnioski, czy coś jest ok, czy nam po prostu nie pasuje. Do następnego. Siemka.